Wiele osób naprawdę chciałoby coś zmienić w swoim życiu, jednak z jakiegoś powodu im się ta zmiana nie udaje. Takie osoby często czują, że coś ich blokuje, że coś trzyma ich w tym jednym martwym punkcie, z którego po prostu nie mogą się wydostać. I bardzo często w przypadku takich osób to są jakieś niepozałatwiane sprawy z przeszłości, które takim osobom nie pozwalają iść naprzód. A więc zadajmy sobie pytanie, jak pogodzić się z przeszłością? Jak pozamykać pewne niedomknięte sprawy, żeby nam nie ciążyły? Jak zamknąć te niepozałatwiane sprawy z przeszłości? Jak zaakceptować to, że ktoś nas zranił, że popełniliśmy jakiś błąd, którego bardzo trudno będzie nam naprawić, albo że popełniliśmy błąd, którego nie uda nam się naprawić, czego jesteśmy pewni? Jeżeli czujesz, że jakieś sprawy z przeszłości gdzieś cię tak mocno trzymają i że chcesz coś z tym zrobić, to myślę, że to wideo skłoni cię do refleksji na ten temat. Dlatego wysłuchaj go dokładnie, a potem zachęcam cię również do tego, żeby podzielić się swoją refleksją w komentarzach, bo wiem, że te komentarze są często czytane przez inne osoby, które oglądają moje filmy na kanale i te komentarze od was są bardzo ważne dla tych osób, które często szukają tego wsparcia, tego pierwszego kroku, które mogą zrobić, tej odwagi, bo jeżeli wy piszecie w komentarzach, że to, co mówię tutaj, jest dla was ważne, że to się sprawdziło w waszym życiu, to inne osoby, które dopiero stoją przed taką decyzją, że chcą coś w swoim życiu zmienić, jeżeli widzą, że innym się udało, to mają dużo większą motywację i dużo większą odwagę do tego, żeby spróbować, właśnie widząc takie pozytywne przykłady. Dlatego jeżeli czujesz, że coś w twoim życiu było takiego, co cię blokowało, ale w jakiś sposób już sobie z tym poradziłaś, zostaw komentarz pod tym wideo, a na pewno na ten komentarz trafią osoby, które też są w podobnej sytuacji, są dopiero przed tą ważną życiową decyzją, żeby coś z tą przeszłością zrobić, coś w niej zmienić, żeby po prostu ruszyć naprzód. Pomyśl przez chwilę, ile tych niezałatwionych, niedokończonych, zaniedbanych spraw z przeszłości wraca do ciebie w różnych momentach twojego życia. Najczęściej te niezałatwione rzeczy z przeszłości wracają do nas w nieodpowiednim momencie, czyli przychodzą nam na myśl wtedy, kiedy powinniśmy skupiać się na czymś innym. Ale jednak te rzeczy z przeszłości są tak silne, że wracają do nas ze zdwojoną siłą właśnie w momencie, kiedy brakuje nam tej energii, żebyśmy się przed tym mogli oprzeć. Bo każdy z nas ma jakieś niezałatwione rzeczy z przeszłości. Do każdego z nas wraca coś ze zdwojoną siłą właśnie w momencie, kiedy nie powinno to wracać. Mogą to być związki, które w jakiś sposób się zakończyły. Mogą być to związki, które skończyły się dla ciebie jakąś raną. Mogą być to przyjaźnie, które skończyły się niedokładnie tak, jakbyś chciała. Może to być jakaś miłość, którą utraciłaś na zawsze, a jednak gdzieś z tyłu głowy stale masz nadzieję, że coś może w tym temacie się jeszcze zrobi, może jeszcze ta miłość wróci, może jeszcze to życie się odmieni. I naprawdę, w wielu sytuacjach takie niedokończone, niezałatwione sprawy z przeszłości blokują nas przed życiem po prostu tu i teraz i przez układaniem swojego życia w przyszłości. Czyli ta przeszłość jest takim, no takim, można powiedzieć, taką kulą u nogi, która nas trzyma w jednym martwym punkcie i nie pozwala nam ruszyć do przodu, ruszyć nam dalej, zobaczyć, co jeszcze przed nami czeka, ponieważ my stale myślami i emocjami tkwimy w tej przeszłości. Opowiem ci o przykładzie, który myślę, że wielu osobom jest dobrze znany. Jest to przykład mężczyzny, któremu serce złamała pewna kobieta. On wmawia sobie nadal, że to była jego jedyna miłość życiowa, ta jedyna i prawdziwa, że on jak ją utracił, to tak naprawdę jego te uczuciowe życie nie ma już dalej sensu. No ale jakoś się musiał z tym pogodzić. Minęły miesiące, próbował ten sam mężczyzna ułożyć sobie życie z inną kobietą. Poznał kogoś, z kim chciał wejść w relację. No i budował tą relację. Jednak ta kobieta, która złamała mu serce w przeszłości, odezwała się do niego. Może napisała SMS-a, może napisała na Messengerze. Jak myślisz, co zrobi taki mężczyzna w danej sytuacji, w momencie, kiedy on dalej w głowie gdzieś miał nadzieję, że ta kobieta do niego wróci? No prawdopodobnie, jeżeli nie zamknął za sobą tych drzwi, może popełnić kolejny błąd. Czyli może tutaj z jednej strony spróbować jeszcze raz wejść do tej samej rzeki, co najczęściej zupełnie się nie opłaca, czyli popełnia błąd i próbuje nawiązać ponownie relację z tą kobietą, która już raz go zraniła i teraz prawdopodobnie zrani go po raz drugi, a dodatkowo popełnia ten błąd podwójnie, ponieważ z osobą, którą w tym momencie tworzył nową relację,
no to zdradził tą osobę w taki sposób, że wykonał jakiś krok, na który ta osoba się nie godziła. Czyli poszedł do tej swojej byłej partnerki, niby nic się nie stało, ale jednak ta osoba w tym nowym związku czuje, że to było przekroczenie jej granic. Więc można powiedzieć, że taki mężczyzna, który nie załatwił swoich spraw z przeszłości, nie pozamykał tych drzwi, w tym momencie, kiedy próbuje zbudować tą nową relację, to i tak na tą nową relację jest zamknięty. Bo w jego sercu nie ma miejsca na dwie miłości. W jego sercu jest miejsce na tą miłość z przeszłości, którą on żyje, idealizuje i dlatego nie potrafi zaangażować się w ten nowy związek. Zobaczcie, w jak wielu kontekstach właśnie takie sytuacje się pojawiają. Właśnie sytuacje, że ktoś nie zamknął jakichś spraw w przeszłości i dlatego teraz w kontakcie z Wami nie potrafi się w tą relację naprawdę zagłębić. Mamy bardzo wiele takich sytuacji, kiedy właśnie ta przeszłość ciąży nam jak taka kula u nogi. Ciągnie się za nami ta przeszłość trochę jak taki smród, którego bardzo trudno się pozbyć. I niestety bardzo często w obecnym świecie obserwuję takie zjawisko, że ludzie żyją trochę zgodnie z tą ideologią mieć ciastko i zjeść ciastko. Czyli próbują mieć wszystko. Z jednej strony próbują układać sobie nowe relacje, ale z drugiej strony nie pozamykają tych drzwi z przeszłości, a w razie gdyby jeszcze chcieli do tego czegoś wrócić. Więc są to takie osoby, które jedną nogą są tu, drugą nogą są tam i dlatego tak naprawdę nie są nigdzie, ponieważ są zawieszeni w tej przeszłości, która im ciąży. Ciąży im w taki sposób, że nie mogą z tej przeszłości się wydostać i zbudować swojego życia właśnie na nowo, w jakiś inny sposób, bo cały czas myślami i emocjami są tam gdzieś daleko w przeszłości. Ja natomiast uważam, że jeżeli w wielu aspektach, takich tych ważnych aspektach swojego życia, jeżeli nie zrobisz odpowiedniej przestrzeni, no to to nowe nigdy się nie pojawi. Jeżeli nie uporządkujesz swojego życia na tyle, żeby wpuścić to nowe do siebie, to nowe nie będzie miało szansy się w Twoim życiu pojawić, bo Ty za mocno jesteś zakorzenioną osobą w przeszłości, która nadal żyje złudnymi marzeniami, iluzjami i fantazją i dlatego nie może żyć chwilą obecną, a już nie mówię o tym, żeby żyła ta osoba w przyszłości i budowała tą swoją przyszłość, ponieważ ta osoba żyje iluzjami, fantazjami i tym, co było kiedyś i chciałaby do tego wrócić i to bardzo mocno idealizuje, ale tego już nie ma. To nie istnieje i prawdopodobnie tak to wyidealizowała, że normalne życie, takie codzienne i nowe relacje nigdy nie będą w stanie sprostać tym wymaganiom, co są te iluzje w naszej głowie. Bo tych iluzji naprawdę możemy tworzyć bardzo wiele i wyolbrzymiać wszystko w taki sposób, że będzie to dla nas tak trudne do porównania i przezwyciężenia, że nie załatwiając tej sprawy z przeszłości, no nie ruszymy naprzód. Bo moim zdaniem z porządkowaniem życia to jest trochę tak, jak z porządkowaniem szafy. W momencie, kiedy ty stale upychasz te nowe rzeczy do swojej szafy, nie wyrzucasz niczego, bo masz przecież jakiś sentyment, bo nie chcesz, może to się jeszcze kiedyś przyda, to jest tak, że w momencie, kiedy pojawia się coś nowego, to ty upychasz kolejną rzecz właśnie w tej szafie. I zamiast te nowe dać na jakieś szczególne miejsce, na miejsce, w którym się wyróżni, ty wrzucasz w ten cały chaos i bałagan i to wszystko się w tej szafie gubi. I to jest taka metafora życia. W momencie, kiedy ty nie uporządkujesz swojego życia i pojawi się nawet jakaś życiowa dla ciebie okazja, a ty nie masz przestrzeni, miejsca na tą życiową okazję, bo cały czas swoje emocje, energie masz zakorzenione w przeszłości, no to ty nie dostrzeżesz tej okazji życiowej i kolejna okazja, która może w jakiś sposób wpłynąć pozytywnie na twoje życie, przeleci ci koło nosa i ty nawet tego nie dostrzegniesz. I tak jest też z relacjami. Jeżeli nie zrobisz tego porządku w swoim sercu, jeżeli nie uporządkujesz go i nie przygotujesz go dla nowej osoby, po nawet bardzo trudnym, toksycznym związku, czy związku, w którym twoje serce zostało zranione, no to ty nie przygotujesz się na to, żeby tą okazję nową, na budowanie nowego, szczęśliwego życia w związku z inną osobą, no jeżeli tego serca nie przygotujesz, no to prawdopodobnie takiej relacji nie zbudujesz, bo ta osoba będzie cały czas czuła, że jest tą drugą, jest tą osobą, która wchodzi w ten twój cały nieuporządkowany bałagan i chaos, no i nie chcę w czymś takim być. Bo zobacz, jakie to jest niesprawiedliwe dla tej nowej osoby, która próbuje wejść do twojego życia, które jest nieuporządkowane, chaotyczne, że ty zapraszasz tą osobę do takiego brudnego i nieprzygotowanego domu. Że ta osoba się czuje, że ktoś tu kiedyś był i było fajnie i ty się przygotowałeś do tego, a teraz tą osobę drugą to traktujesz jako coś zastępczego. Coś, co nie jest już dla ciebie takie ważne. I dlatego moim zdaniem nie ma
w ogóle sensu i w ogóle nie powinniśmy tak robić, że karamy taką inną osobę w momencie, kiedy my jesteśmy zranieni, za to, że jesteśmy zranieni, zapraszamy tą osobę do takiego chaotycznego życia, tylko najpierw trochę to chaotyczne życie musimy uporządkować, pozbierać się w sobie, żeby ponownie zaprosić inną osobę do życia, która jest gotowa na to, żeby z tą osobą budować tą relację. Dlatego jeżeli nie zrobisz porządku, nie zrobisz porządku w swoim sercu, bardzo trudno będzie Ci zbudować kolejną relację. I dlatego mówię o tym, że warto uporządkować swoją przeszłość. Warto pozamykać te niedokończone sprawy, pozamykać te drzwi ze swojej przeszłości, żeby dać sobie możliwość ruszenia w przyszłość. Dać sobie możliwość na to, żeby normalnie żyć, a nie żyć tylko iluzją, wspomnieniami, nadziejami i czymś, czego już tak naprawdę nie ma. I powiem Wam szczerze, że jako psycholog naprawdę widziałem zbyt wiele osób, które są zawieszone gdzieś w przeszłości. Te osoby nie potrafią żyć tu i teraz, nie potrafią cieszyć się z życia, potrafią żyć tylko swoimi urojeniami, fantazjami, marzeniami i wspomnieniami, które już nie mają żadnego, nawet żadnej podstawy w rzeczywistości. Jest to po prostu nakręcona taka fantazja, która już wyolbrzymiła się do takiej rangi, że naprawdę takie realne życie trudno, żeby z tą fantazją konkurowało. Dlatego moim zdaniem, jeżeli tak mocno zakorzeniamy się w tej przeszłości, no to nie ruszymy naprzód. Możemy ruszyć naprzód tylko w momencie, kiedy pogodzimy się z przeszłością, kiedy zamkniemy te niedokończone sprawy, kiedy pogodzimy się z sytuacją, że ktoś nas zranił, kiedy pogodzimy się z sytuacją, że my sami popełniliśmy błąd i kogoś zraniliśmy i nie będziemy potrafili tego naprawić, ale musimy się nauczyć z tym żyć i iść dalej. I właśnie dlatego chciałem zachęcić Cię dzisiaj do refleksji na temat tego, czy Ty masz jakąś sferę w swoim życiu, w której czujesz, że utknęłaś. Czy może ta sfera jest związana z tą kulą u nogi, którą jest Twoja przeszłość? Czy może Ty również zawiesiłaś się gdzieś w przeszłości i żyjesz trochę tymi fantazjami, tymi wspomnieniami z przeszłości i dlatego nie potrafisz żyć tu i teraz, chwilą obecną i nie potrafisz swojego normalnego, teraz rzeczywistego życia budować w taki sposób, w jaki Ty naprawdę chciałabyś budować to życie. Poszukaj sposobów na to, żeby pozałatwiać te niedokończone sprawy z przeszłości. Pozamykaj te otwarte drzwi z przeszłości, które nie pozwalają Ci ruszyć naprzód. Zrób porządek, bo tylko uporządkowując swoje życie i ogarniając ten chaos z przeszłości, możesz otworzyć się na nowe i dać odpowiednią przestrzeń do tego, żeby to nowe miało szansę na to, żeby weszło do Ciebie, do życia na takich równych, ważnych zasadach, żeby to nowe nie miało takiego poczucia, że jest jakąś zapchaj dziurą, czymś, co nie jest tak dla Ciebie ważne, jak coś, co było dla Ciebie ważne w przeszłości. Jeżeli nie zrobisz porządku w swoim życiu, jeżeli nie pozamykasz tych spraw z przeszłości, to prawdopodobnie nie ruszysz naprzód i prawdopodobnie nie uda Ci się wykorzystać okazji, które będzie Ci dawało życie. Czasami po prostu nie ma innego wyjścia. Trzeba iść naprzód. Jednak aby iść naprzód, aby to zrobić, trzeba pogodzić się z przeszłością, trzeba zamknąć pewne rozdziały, no i wtedy po prostu z nowymi siłami ruszyć naprzód. I to nie jest łatwe. Ja wiem, że to nie jest łatwe. Jednak czasami to jest jedyna możliwość, żeby ruszyć do przodu. Bo ja znam osoby, które tkwią w swojej przeszłości już od lat i te osoby nadal nie wiedzą, w jaki sposób tą przeszłość uporządkować, odciąć się od niej i pokazać sobie, że mogą ponownie zacząć żyć. I ja nie chciałbym, żeby tych osób było więcej. Chciałbym skłonić Cię do tej refleksji na temat Twojej przeszłości i tych rzeczy, które z tej przeszłości mogą Cię blokować teraz. Dlatego zastanów się, czy Twoja przeszłość w jakiś negatywny sposób wpływa obecnie na Twoje życie. Jeżeli tak, to może jest najważniejsza przestrzeń, w której możesz coś zrobić. Może to jest przestrzeń do Twojego rozwoju. Może właśnie pogodzenie się z jakimiś rzeczami z przeszłości to będzie ten największy sposób na zmiany w Twoim życiu. Bo bez tego porządku, bez uporządkowania tych różnych rzeczy z przeszłości, czasami trudno jest się nam otworzyć na te nowości, na to, co nas w życiu jeszcze czeka. Moim zdaniem, bez zamknięcia tych otwartych rozdziałów, które nam ciążą i uniemożliwiają pójście naprzód, bardzo ciężko jest budować po prostu szczęśliwe, wartościowe życie, które jest życiem na takich
dobrych zasadach. Zasadach, które mogą być na przykład dzielone z inną osobą. Bo bardzo przykre jest dla mnie to, że różni ludzie próbują z takim zranionym sercem, nieprzygotowanym sercem budować relacje i w tych relacjach bardzo mocno ranią tą inną osobę, z którą próbują zbudować tą relację. Bo nie ma nic gorszego, jeżeli dwie skrzywdzone osoby próbują nieprzygotowane stworzyć jakąś nową relację. To jest najczęściej sytuacja, w której właśnie widzę to, jak nieuporządkowane sprawy z przeszłości mogą ciążyć na waszym życiu, na tym, co się dzieje w chwili obecnej i jak wiele to ran psychicznych może powodować. Dlatego zastanówcie się po tym wideo, jak to jest z waszą przeszłością, czy się z nią pogodziliście, czy możecie dzięki temu, że się z nią pogodziliście, ruszyć naprzód i dajcie znać w komentarzu, co w ogóle sądzicie na ten temat. Jak żyje się z osobą, która nie ma uporządkowanej przeszłości. Może wasz partner, wasza partnerka jest właśnie taką osobą, która czujecie, że gdzieś utknęła, zawiesiła się w przeszłości i nie wie, jak z tej przeszłości ruszyć i dlatego dla was jest to tak bolesne. Podzielcie się tymi refleksjami w komentarzu, a na pewno dzięki temu bardziej będziemy tutaj od siebie mogli się wielu rzeczy dowiedzieć i uczyć. Za te komentarze już z góry wam bardzo dziękuję.